I jakże mi miło, że suizą chanté. Hej, cudzoziemcy, zabawimy się. Gonzague, willkommen, bienvenue, welcome. W lokalu tym, in cabaret, o cabaret. Kabaret jak to kabaret, każdemu się kojarzy z piosenkami, z wielkimi szlagierami, money, money, willkommen, a... co tam jeszcze, If You Could See Her. Wszystkie te piosenki oczywiście w naszym kabarecie będą, a w fantastycznym wykonaniu naszych muzyków, naszej sekcji. Jednak warto pamiętać, że cała historia to nie tylko piosenki. Nie tylko piosenki, również warstwa fabularna. Tak naprawdę mamy tu do czynienia z dwoma równorzędnymi światami. Światem kabaretu i światem Berlina. Kabaret sam w sobie to jest taki dosyć cyniczny tytuł, bardzo mocno brzmiący, silny, ale ta nazwa nie do końca znaczy to, co znaczy. Jest to takie trochę mrugnięcie do widza. Myślę nawet, że sama nazwa trochę jest niedokończona. Można by było tam dopisać kabaret śmierci, kabaret upadku, kabaret rozpadu. Na pewno jest to historia o miłości, ale przede wszystkim o zepsuciu, o powolnym... gniciu społeczeństwa, a wszelkich wartości, idei i to, jak to się przekłada na jednostkę, a w konsekwencji właśnie na całe społeczeństwo i w kolejnej konsekwencji, jak rodzą się z tego idee, które są niebezpieczne, które są destrukcyjne i niszczące. Co pani robi? To małżeństwo nie jest dobrym pomysłem. Nie mogę mocniej nalegać, ale dla pani własnego dobra... A dobro pana Schulza? Ale on nie jest Niemcem. Urodził się tutaj. Nie jest Niemcem. W kabarecie jestem MC, czyli Master of Ceremony, na polski mistrz ceremonii. To nie jest postać, stricte postać. Jest to raczej taka suma, esencja jakiegoś zła, pewnego zgnicia, takiej... zepsucia i dążenia do tego, żeby zainfekować tym jak największą ilość dusz. Także myślę, że to sam w sobie jest to postać, charakter bardzo gdzieś mistyczna, gdzieś z jakiegoś takiego świata, tak jak mówię, to jest taki Dionizos naszych czasów, który bardzo w sposób bardzo uroczy, ale równocześnie zwodniczy zaprasza do świata kabaretu, willkommen i tak dalej, ale równie dobrze to jest trochę tak, jak żeby powiedzieć, welcome to hell. I choć całujesz blisko, tuż czujna bądź, nie dbam o to i już. Zapraszamy Państwa na kabaret do Teatru Dramatycznego w Warszawie już od 8 stycznia. A co tu dużo mówić? Willkommen, bienvenue, welcome.